Trwa walka z katastrofą ekologiczną na zbiornikach wodnych w Gliwicach. Z jeziora Dzierżno Duże i z czwartej sekcji kanału gliwickiego wyławianych jest coraz więcej śniętych ryb. Oficjalne dane mówią o tym, że od 3 sierpnia wyłowiono ich już ponad 12 ton, ale lokalni wędkarze są zdania, że jest ich znacznie więcej. Karolina Komoda. Dariusz Lesznar już od kilku dekad przychodzi w to miejsce łowić ryby. Od początku sierpnia jest to jednak niemożliwe. Nie tylko z powodu zniechęcającego odoru i smrodu. Tutaj idąc po brzegu widzimy, jeszcze, tak jak tutaj są to właśnie leszcze, między nimi są okonie. Tam dalej mamy medalowego sandacza takiego w granicach 80-90 cm. Tam jest gdzieś, leżą jeszcze zwłoki też. To tak jest wszystko rozkładające, ale ja widzę, że to są jeszcze też karpie. I inne gatunki zalegające przy brzegu i na dnie Dzierżna Dużego, które wciąż nie zostały odłowione i wliczone do oficjalnych statystyk. Choć mówi się o ponad 12 tonach, liczby te na pewno wzrosną. Te ryby z opinii specjalisty i ichtiologa zdechły w, najpóźniej w poniedziałek, natomiast w dalszym ciągu trwa wyławianie tych ryb. Po zrobieniu wstępnych badań nic nie wskazuje, żeby przyczyną śnięcia ryb mogło być nielegalne działanie człowieka lub awaria przemysłowa. Uznano, że ryby zdechły w momencie pojawienia się złotej algi w jeziorze Dzierżno-Duże i w sekcji czwartej kanału Gliwickiego. Lokalni wędkarze nie zgadzają się z tymi podawanymi przez służby informacjami. Ktoś tutaj ewidentnie manipuluje faktami. Dzisiaj nawet na Facebooku zostały podane informacje, iż wcześniej na samym początku, gdy to się tak naprawdę zaczęło, te masowe śnięcie tych ryb podawało nam się już w jednym litrze. Jest ponad. 100 milionów jednostek złotej algi. Zaraz po tym, po badaniach okazało się, że jest niebieje 13 milionów, co nie przeszkadza całkowicie temu, aby te ryby tu bytowały i żyły. A dzisiaj okazuje się, że te próbki zostały pobrane na kanale gliwickim, a najnadzieżniej dużym, także to jest całkowicie niespójne. Spójne mają być za to obietnice samorządowców, wojewody i ministrów. W piątkowy poranek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z ekspertami i członkami Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Podczas dyskusji został poruszony temat aktualnej sytuacji na kanale gliwickim, a także plany oczyszczenia go. Udało nam się wstępnie do agendy negocjacyjnej z Bankiem Światowym przy pozytywnym podejściu Ministerstwa Finansów wpisać również kwestię oczyszczenia kanału gliwickiego. Jeżeli te, te rozmowy zakończą się sukcesem, to w przyszłym roku możemy siadać do projektowania, a następnie do realizacji tego wielkiego planu oczyszczenia. Władze Gliwic zamierzają też ożywić obszar przy kanale gliwickim. Chcą, aby teren ten miał przywrócone funkcje społeczne i gospodarcze. Już teraz budujemy ścieżki, już teraz chcemy, żeby te bulwary, kłodnicy służyły mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Zanim to jednak nastąpi, lokalni aktywiści i wędkarze apelują do władz o możliwość wyłowienia ciągle żywych ryb, które znajdują się w jeziorze Dzierżno Duże. Na razie jednak obowiązuje tam zakaz korzystania z wód zbiornika, co uniemożliwia jakiekolwiek działania. Tak będzie do 19 sierpnia.